Buenos dias. Zalety kursów online na przykładzie języka hiszpańskiego. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się różne formy edukacji online. Na pewno wpływ na większe zainteresowanie miało przejście na pracę i naukę zdalną, ale także rozwój technologii. Warto przyjrzeć się zaletom kursów online. Popularność nauki online. Przejście na pracę i naukę zdalną miało znaczący wpływ na branżę edukacji pozasystemowej. Korepetytorzy zaczęli częściej oferować możliwości nauki online. Wzrosła też popularność szkoleń przez internet czy webinarów. Jedną z ciekawszych form nauki w sieci stały się kursy online. Przez wiele lat nauka języków obcych w internecie opierała się najczęściej na korzystaniu ze specjalnych aplikacji czy oglądaniu filmów na YouTube. Problemem z tymi rozwiązaniami było to, że stanowiły pewien urywek nauki. Kursy online połączyły możliwości aplikacji i filmów edukacyjnych, ale też dodały coś bardzo istotnego – kontakt z twórcą. Oczywiście oglądając materiały edukacyjne na YouTube, mogliśmy skontaktować się z ich autorem. Często jednak te filmy tworzone były kilka lat temu i nierzadko taka osoba nie publikowała już filmów lub działała w innym zakresie. Według badania przeprowadzonego przez Best College większość uczniów, 77% badanych, ocenia naukę online tak samo lub lepiej niż naukę stacjonarną. Dodatkowo, według raportu z oferty kursów online skorzystać mogą osoby z różnych grup. No właśnie, oferta takiej nauki może być skierowana zarówno do licealistów, studentów czy osób dorosłych, które zarówno potrzebują rozwinąć swoje kompetencje zawodowe, ale także robią to, aby zadbać o swoje pasje. Zalety kursów online. Można wskazać cztery główne zalety takiej nauki. Oszczędność pieniędzy i czasu. Wybór takiego kursu to oszczędność dla naszych portfeli. Twórca poświęca sporo czasu na jego przygotowanie, ale efektem jest jeden produkt. Może z niego skorzystać 10, 100, a nawet 1000 czy 10 tysięcy osób. Cena dla wszystkich pozostaje taka sama. Nie musimy martwić się o koszty i czas dojazdu, dopłaty za przedłużenia zajęć czy odwołania. Cena pojedynczej lekcji, niezależnie od opcji, którą wybierasz, na pewno nie przekroczy 20 zł. Nauka na własnych zasadach. To jedna z najważniejszych korzyści na edukacji online. Korzystając z oferty kursów online, sami możemy zdecydować, kiedy i gdzie się uczymy. Dzięki temu nie mamy presji. Możemy wybrać odpowiednią porę dnia, dostosować naukę do naszych zajęć. Co istotne, jeśli wybieramy się na wyjazd rodzinny czy dłuższy urlop, to możemy lekcje wkomponować w nasze plany i nie robić przerw w nauce. Wsparcie merytoryczne. Twórcy kursów online oferują nie tylko gotowe lekcje, ale wsparcie w trakcie trwania kursu. Najczęściej odbywa się to na specjalnych grupach wsparcia, gdzie można na bieżąco dopytywać i wyjaśniać wątpliwości. Co istotne, na takiej grupie mamy nie tylko kontakt z twórcą kursu, ale także z innymi kursantami, z którymi możemy dzielić się spostrzeżeniami. Ciekawą formą kontaktu są także spotkania na żywo. Agata Spędowska, autorka kursów z języka hiszpańskiego, organizuje co miesiąc spotkanie online na żywo, podczas którego można zadawać pytania dotyczące kursu, ale też samego języka. Interaktywność i nowoczesność. Chociaż kursy online nie oferują dostępu do papierowych materiałów edukacyjnych, nie oznacza to, że uczeń pozbawiony jest narzędzi do samodzielnego powtarzania materiału. Autorzy kursów online mogą wykorzystywać różne narzędzia i programy do przygotowywania swoich kursów. Co istotne, są one przygotowane zarówno pod ćwiczenia pisowni czy gramatyki, ale też słuchania i rozumienia ze słuchu czy mówienia. Dzięki takiemu podejściu przyswajanie wiedzy będzie łatwiejsze dla każdego. Przykładowo w nauce języka hiszpańskiego możemy najpierw wysłuchać wykładu lektora, wykonać zadane ćwiczenia, ale potem także skorzystać z fiszek do powtarzania poznanych słów czy robić ćwiczenia w formie zabaw słownych. Hiszpański start. Hiszpański start to kurs hiszpańskiego online dla osób, które chcą samodzielnie nauczyć się języka zupełnie od zera lub solidnie powtórzyć sobie podstawy. Składa się z trzech części, które można kupować osobno lub w pakiecie. Cały pakiet kursu Hiszpański start A1 A2 zawiera 84 lekcje wideo, na których można nauczyć się podstaw hiszpańskiej gramatyki oraz praktycznych zwrotów. 15 zeszytów ćwiczeń w PDF, na które składa się w sumie ponad 600 zadań,
ponad 300 minigier ułatwiających zapamiętywanie słownictwa i struktur gramatycznych, prawie 5000 fiszek w aplikacji Quizlet, wiele innych narzędzi ułatwiających efektywną naukę hiszpańskiego. O szczegółach można przeczytać na www.agatauczy.pl/hiszpański-start.